Dzień dobry. Drugi odcinek o wermikompostowaniu. Tym razem już przejdziemy do zrobienia pierwszej próbnej partii herbatki kompostowej. Jerry były karmione dwa razy w tym czasie od ostatniego filmu. Dosypałem im też trochę więcej kartonów. Próbowałem kupić te wiórki kokosowe, ale nigdzie nie było. Dosypałem im trochę ziemi. Zapomniałem o tym w pierwszym odcinku powiedzieć, że one przez to, że nie mają zębów, to używają jakiegoś tam drobnego piasku albo, nie wiem, na przykład mączka bazaltowa też jest ok. Bardzo mocno pokruszone skorupki od jajek, to one po prostu to żrą i to pomaga im trawić. O, to był ten składnik, którego tutaj nie dodałem za pierwszym razem, ale potem dodałem go w trakcie. Dzięki temu, że ich tu było dużo i one już były w tym worku, w którym je dostałem, razem z tym gotowym materiałem, który się nadaje do produkcji herbatki kompostowej, czyli po prostu ze swoimi kupami, to moim zdaniem w dolnym pojemniku już jest tego tam wystarczająco dużo, żeby coś tam zacząć. Co będzie nam potrzebne? Jakiś worek, żeby to w to wrzucić. Ja kupiłem po prostu pieluchy, szmatki jakieś dla dzieci. Po prostu 100% bawełny naturalny, więc to się nada. Mam dwa wiadra 12-litrowe, ale tam nalałem po jakieś 9 litrów wody i możliwe, że to i tak będzie za dużo i się nam powylewa. I kupiłem taką pompkę akwariową. Taką tam, za 5 dych z dwoma wyjściami. Nie wiem, miała dobre oceny, powinna dać radę. I ta pompka nie ma na końcu założonych tych kamieni. Z tego, co oglądałem i czytałem, to te kamienie są bardzo porowate i po prostu ten nasz kompost, jak tam bąbluje, to się tam przyczepia, zatyka to i tak dalej. Po prostu lepiej tego nie używać. To tak. Kilka rzeczy na początek. Jeżeli macie w takim pudełku, w tej dolnej warstwie dużo płynu, to nie jest już herbatka kompostowa i nie jest to coś, co chcecie używać w ogrodzie. Znaczy, jak chcecie, to możecie, ale to nie jest to i nie oczekujcie jakichś super efektów. To jest po prostu oznaka tego, że macie zbyt dużą wilgotność w waszym wermikompostowniku. To jest pierwsza sprawa. Druga jest taka. Już to, co tutaj jest, albo wasz przerobiony kompost, może posłużyć do tego, żeby zasilać rośliny, powiedzmy, dużo większą powierzchnię ogródka niż taka garść kompostu. To możecie ją rzucić pod jednego pomidora, tak? A jeżeli tą garść kompostu rozpuścicie w 10 litrach wody i pomieszacie przez 5 minut, to możecie tym podlać dużo większą ilość. To możecie robić ze zwykłym kompostem, możecie to robić z wermikompostem. Ale tak jak mówiłem w poprzednim filmie, jeżeli chcecie zwiększyć nawet 1000-krotnie albo nawet więcej ilość tych mikroorganizmów, to lepiej dać im się jeszcze namnożyć. I one najlepiej, jeżeli się rozmnażają tlenowo, stąd ta pompka napowietrzająca. Ja będę zostawiał je, zależnie od tego, jaka jutro będzie pogoda, albo na dobę, albo na półtora doby. Czyli podleję tym albo jutro rano, albo jutro po południu. Możliwe, że też będę robił oprysk trochę, bo nigdy go nie robiłem, więc raz zrobię też oprysk z tego, a resztę wykorzystam do podlewania. Żeby robić tą herbatkę, wcale nie musicie mieć wermikompostownika, możecie użyć też swojego kompostownika, swojego kompostu, takiego z ogrodu. Po prostu wrzucić jego garść tutaj i sobie to tam napowietrzać. Kolejna sprawa. Najlepiej robić to w tej temperaturze, jaka jest na zewnątrz. Czyli tam patrzyłem, że jutro ma być 23 stopnie. Gdzieś tak tyle jest tutaj. Także ja to sobie będę tutaj w kotłowni bąblował. Jeżeli ta różnica byłaby większa, no to próbowałbym to bąblować gdzieś tam na dworze pewnie. Kolejna sprawa to pokarm dla tych bakterii. Byłem już zdecydowany na zakup melasy, ale obejrzałem jeszcze jakiś tam film. Wyszło na to, że na taki czas, taką dobę, dwie napowietrzania, to te bakterie wcale nie potrzebują jakiegoś dodatkowego źródła pokarmu. I tak namnoży się ich tyle, ile tylko może.
I ta melasa wcale nie zwiększyłaby ich populacji, także jest to zbędny krok, który oczywiście możecie sami przetestować, czy to prawda, czy nie. Chociaż nie wiem jak, ja nie będę tego badał pod mikroskopem. Za to dobrym pomysłem jest zakupienie hydrolizatu rybnego, który nakarmi wam organizmy grzybowe. Wszyscy wiemy tutaj bardzo duże problemy tam z chorobami grzybowymi, mają pomidory, no generalnie większość roślin, które zdycha na mnie przez to, że coś je zżera, nie pozdrawiam ślimaków, to zdycha nam przez choroby grzybowe, a nie bakteryjne, więc to jest ciekawy koncept i to może spróbuję przyszłym razem zrobić. Na takie 10-litrowe wiadro będę dawał myślę, że tak po na pierwszy raz chyba po jednej garści. Zobaczę, ile tego tam jest na dnie. No, jak jest więcej, to dam na bogato, po dwie garście do każdego. Także zaraz tu pogrzebię i zobaczę, przygotuję to. Była jeszcze tylko jedna ucieczka z tego pudełka. Według mnie nie śmierdzi ona jakoś mocno. Na początku trochę waliło przez te, może przez ten pokarm, który tu dałem, te tam puszkowaną kukurydzę czy coś, ale teraz nie wiem, jest źle. Ale mam też katar, więc nie wiem. Najpierw zobaczymy, co tam u nich słychać. To wrzuciłem tam chyba wczoraj. To jednak coś pleśnieje. Czy przyszły do tego? Nie przyszły. No mam tu jakieś pchełki ziemne, czy jak to się tam nazywa. O, tutaj są dżdżownice, tak, bo się rusza. Także to im tu wrzuciłem po prostu. To chyba jakaś fasola wykiełkowała. Raz to spryskałem, wydaje mi się, że za bardzo podniosłem wilgotność. Arbuz widzę wyżarty. Ogórka jeszcze nie zaczęły. Kapusta niezbyt im smakuje. Dobra. Patrzymy do tej dolnej warstwy, która nas interesuje. Nikt tu nie ucierpi. To tak. To jest to, co was interesuje. Tutaj jeszcze postaram się powybierać te jakieś większe kawałki tego kokosa, bo to jeszcze tutaj musi sobie zostać. Ale nie będę też jakoś specjalnie się wczuwał, żeby to przesiewać. Po prostu. Widzicie, tu już nie ma dżdżownic, one tu już zakończyły swoją pracę i po prostu się wyniosły do tego górnego pojemnika. Teraz tylko w tym górnym je karmię, tylko tam im dokładam nowe rzeczy, a tutaj będę czekał, aż się nazbiera właśnie to. Nie jest to zbyt mokre. Zbija się w taką kulkę, ale nic z tego nie wycieka i takie to powinno być. O, i taką kulkę na każdy wiadro mam zamiar dać, czyli to będzie na pierwsze. Trochę tego mało, nie będzie to jakoś super na pierwszy raz, ale chociaż mógłbym zużyć to całe. Nie, no dobra, dam tyle na pierwsze i zobaczę, co z tego wyjdzie. Nie ma co szaleć. Podobno jak kompost jest dobry, to na takie 20-litrowe wiadro dwie takie garści starczy, czyli na 10-litrowe jedno powinno być ok. Nie zakładam, że on jest jakiś super dobry, ale pachnie ładnie kompostem właśnie. Następnym razem to przez coś przesieję, bo widzę, że warto. Nie ma sensu się z tym tutaj bawić. Wrzucam sobie to do wiadra.
Mógłbym to jakoś zawiązać. Dobra, będzie ok. Widzę, że mogłem nalać jednak więcej wody. Potem może doleję trochę konewką. Zaraz, aha, pompkę obciążyłem tutaj jakimiś tam nakrętkami. Wobec tego kamienia one się lubią unosić, te wężyki. Zaraz to podłączę i pokażę, jak bumbluje. A jeszcze zapomniałem o wodzie. To jest deszczówka z beczki. W drugiej będzie pełno pyłku, co będzie widać na filmie. Jeżeli chcecie użyć wody z kranu, to najpierw musicie ją odstawić na przynajmniej 12 godzin, żeby chlor się ulotnił, ale najlepsza jest deszczówka. I tak to wygląda. Czarne wiadra nie były dobrym pomysłem, żeby zaprezentować kolor tego płynu, ale jeżeli kiedyś kupowaliście te wszystkie płyny, które się nazywają biohumus, humus, johumus i inne takie, to po wyciśnięciu trochę tej pieruchy to właśnie tak ta woda wygląda i pachnie. Zanim to użyję, to właśnie jeszcze powyciskam te pieluchy z resztek tego płynu, żeby to wszystko zostało w wiadrze i po prostu zawartość pieluchy wrzucę na kompost. A to będę trochę rozcieńczał z wodą i po prostu podlewał i opryskiwał ogródek, co pewnie pojawi się tam w którymś kolejnym odcinku z któregoś ogródka. Siema. Co się ma? Ja ma. Uciekaj. Nie. Taka statystka. Chcę zobaczyć, co byś tu narobił. Dzień dobry, witam serdecznie. O, panie, co to jest? To są twoje kupy, co zrobiłaś w pieluchy w nocy. To są twoje pieluchy, ja mam różowe. A ty masz niebieskie, przyznaj się. Dobra, idę. Miłego dzionka, buziaczki, pa, pa. Tym niemiłym akcentem zakończymy ten odcinek. Dziękuję za uwagę i do widzenia.